Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie przedsięwzięcia, naprawdę zakrojone na szeroką skalę, w których uczestniczą grupy pierwszorzędnych fachowców, dysponujących sporymi budżetami, żeby to nie prowadziło do jakiegoś celu. No, trudno sobie wyobrazić, że te wszystkie skomplikowane i kosztowne czynności są bezcelowe. Raczej bardziej prawdopodobne jest, że jakiś cel im przyświeca. No i jaki? I tutaj mamy pewną analogię z wiekiem XVIII. Otóż trzy państwa sąsiadujące z Polską zorientowały się, że Polska jest krajem rozległym, zamożnym, to znaczy obywatele są zamożni, ale słabym. I postanowiły się kosztem Polski wzmocnić. Na tej samej zasadzie, jak to opisał w bajce o jagnięciu i wilkach, pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Krasicki. Napisał taką bajkę o tym, jak wilcy w lesie przydybali jagnię, no i już się szykują, żeby je rozszarpać i zjeść, a na jagnię nagle postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności i powiada: hola, jak to? Tak bez zdania racji mnie tu rozszarpiecie i zjecie? I wilki się zreflektowały, że no, rzeczywiście jagnię ma rację, tak nie możemy. No i przedstawiły mu trzy powody, dla których zaraz je rozszarpią i zjedzą. Smacznyś, słaby i w lesie. Zjedli nie zabawem, powiada ksiądz biskup. Także, no i jeżeli nawet wilki uznały, że trzeba przedstawić jakiś pozór moralnego uzasadnienia jagnięciu, no to tym bardziej państwa rozbiorowe uznały, że trzeba przedstawić Europie jakiś pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. A ponieważ w Europie wtedy wielki wpływ na opinię ludzi wykształconych wywierali tak zwani francuscy filozofowie, no to wynajęli tych filozofów. Oni chętnie za pieniądze różnych obstalonków się podejmowali. Wynajęli tych filozofów i filozofowie francuscy opracowali formułę noszącą pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. Formuła ta była mniej więcej taka. Polaków nie można zostawić samopas, bo ten naród ma organiczną niezdolność do rządzenia takim dużym państwem. A ani w interesie Europy, ani w interesie Polaków samych nie leży to, żeby w środku Europy było siedlisko anarchii. Zatem trzeba ustanowić nad Polakami kuratele starszych i mądrzejszych i wtedy i dla Europy to będzie dobrze, i dla samych Polaków też to będzie dobrze. I Europa w to uwierzyła. Europa w to bardzo chętnie uwierzyła, ba nawet znaczna część środowisk polskich w to uwierzyła. Kajetan Koźmian w swoich pamiętnikach, a więc człowiek żyjący wtedy, wspomina, że po trzecim rozbiorze Polski w wielu środowiskach polskich pojawiło się coś na kształt uczucia ulgi, że oto wreszcie koszmar się zakończył, że już nie trzeba się przeciwko niczemu albo za czymś opowiadać, już nie trzeba tam gardować. I ci ludzie powiadali tak, no wprawdzie Polski już nie ma, ale przecież my jesteśmy takimi samymi Polakami, jak i wczoraj, kiedy Polska była. Ba, nawet teraz nam lepiej, bo kiedyś to się musieliśmy martwić, a co Katarzyna, a co król pruski, a co kozacy, a co Turcy. A teraz niech się Katarzyna martwi, a my możemy już wypić, zakąsić i o nic się nie martwić. Następne pokolenie już inaczej myślało, ale część tego myślała tak. Obecna formuła takiego pozoru moralnego uzasadnienia jest trochę podobna, a trochę się oczywiście różni, bo jak powiadam, ta XVIII-wieczna formuła zawierała takie spostrzeżenie, że naród polski jest organicznie niezdolny do rządzenia takim dużym państwem. Proszę Państwa, musimy się chwilę zatrzymać nad tym zarzutem, bo wprawdzie francuscy filozofowie to na obstalunek opracowali, ale prawdę można zauważyć również i za pieniądze. Może rzeczywiście tak jest, że naród polski jest organicznie niezdolny do rządzenia państwem. No, już nawet pobieżna znajomość historii
pokazuje, że ten zarzut nie wytrzymuje krytyki. 200 lat wcześniej ten sam naród polski całkiem sprawnie władał państwem jeszcze większym. Jeszcze większym niż w XVIII wieku. I całkiem sprawnie sobie radził, więc nie istnieje nic takiego, jak kiedyś mógł sobie radzić. To znaczy, że nie ma jakiejś organicznej niezdolności narodu polskiego do rządzenia państwami. Natomiast Polska rzeczywiście była państwem słabym. No, to musimy się zastanowić, dlaczego. Jeżeli nie z powodu organicznej niezdolności, to dlaczego? Otóż, proszę Państwa, no, każdy absolwent szkoły powinien przynajmniej wiedzieć, bo dzisiaj to nie jest pewne, czy wie, ale powinien wiedzieć, że taką plagą stosunków życia publicznego w Polsce już w wieku XVII, a zwłaszcza w wieku XVIII był jurgiel, czyli agentura. Mnóstwo ludzi właśnie w XVIII wieku to prawie, że nie było nikogo, kto uczestniczył w życiu publicznym i nie brał pieniędzy od ambasadorów albo tam pomniejszych urzędników, przecież nie za to, że bronił polskich interesów państwowych, odwrotnie, że kosztem polskich interesów państwowych bronił interesów tych krajów, których ambasadorowie mu płacili. I jeżeli z takich przyczyn, i podam jeden przykład, jak to funkcjonowało, jak potężne wpływy mieli jurgieltnicy i jak jurgielt działał obezwładniająco na państwo polskie. W 1720 roku zawarty został tajny traktat w Poczdamie prusko-rosyjski o tym, żeby blokować każdą próbę powiększenia wojska w Polsce. Mimo że tych prób było całkiem sporo, niektóre dochodziły do fazy ustawodawczej, aż do końca istnienia państwa polskiego żadna z nich się nie udała. To pokazuje, jak wpływowa była agentura i jak paraliżowała, jak nie dopuszczała do stworzenia na terenie państwa polskiego nawet zalążka siły. Znaczy do Konstytucji 3 maja, bo w Konstytucji się udało. No tak, ale się nie udało się zbudować takiej armii, więc to dochodziło, mówię, do fazy ustawodawczej, ale nie do fazy realizacyjnej. Proszę Państwa, więc to pokazuje, że agentura już raz Polskę doprowadziła do stanu całkowitej bezsilności. No to jeżeli jeśli nie udała się próba ujawnienia agentury w strukturach państwa w 1992 roku, to skutki mogą być podobne. Jak raz już się to stało, to może się powtórzyć. Jak raz się udało, to dlaczego nie spróbować drugi raz, prawda? No i współczesna formuła pozoru moralnego uzasadnienia dla rabunku Polski, bo w tym przypadku o to chodzi, jest podobna do tamtej XVIII-wiecznej, ale oczywiście różni się trochę od niej. Podobieństwo polega na tym, że znowu Polaków nie można zostawić samopas, powiadają nasi tutaj koryfeusze naszej moralności. Ale już nie dlatego, że nie potrafimy rządzić takim dużym państwem, już nie mamy dużego państwa, tylko dlatego, że w przeciwnym razie naród polski znowu zrobi coś okropnego. Znowu. Te wszystkie skoordynowane polityki historyczne i działalność piątej kolumny w kraju służą uzasadnieniu tego słowa znowu. Znowu zrobimy coś okropnego. A ponieważ Europa nie chce, żeby tu się działy jakieś okropieństwa, więc żeby uchronić Europę przed okropnościami i samych Polaków przed nimi samymi, to trzeba ustanowić nad nimi kuratele starszych i mądrzejszych. Temu celowi służy między innymi Muzeum Historii Żydów Polskich, którego nieukrywanym celem jest opracowanie nowej, poprawnej wersji historii Polski, żebyśmy to nam, na co nam zwrócił uwagę pan prezydent Komorowski, przemawiając na uroczystości otwarcia wspomnianego muzeum, użył takiego sformułowania, że nie można zrozumieć historii Polski bez historii Żydów. No, bo on na pewno nie może zrozumieć. Dobrze by było, żeby każdy mówił w imieniu własnym w takich sprawach. Celem jest doprowadzenie nas
do stanu bezbronności, a narzędziem tego doprowadzania nas do stanu bezbronności jest pedagogika wstydu. Przyznaj się! Przyznaj się!